Witajcie, kochani. Dawno w sumie nie robiliśmy takiej pracy typowo mediowej. Zrobimy coś w temacie Halloween i przy okazji pomediuję troszeczkę, odrobinkę. Może zacznijmy od razu robotę. Nie będziemy tutaj gadać w nadmiarze. Nie musiałabym wykorzystywać tej tutaj tekturki do niczego, absolutnie, mogłabym ją po prostu wyrzucić, ale ja lubię wykorzystywać rzeczy, które są, jak wiecie, po prostu śmieciami, bo zawsze można dać im nowe życie, tak jak w przypadku chociażby tej naszej rameczki. Dobra, przykleję sobie tą tekturkę, wezmę sobie moje żel medium od Amsterdamu, bardzo, bardzo lubię te żel medium. Więc ja polecam. Kiedy mam za dużo pracy w sklepie, to moje media po prostu wysychają. I postanowiłam sobie, że nie będę ich żałować, nie będę je zostawiać na lepsze czasy, tylko właśnie będę je używać. Będę je używać, bo w efekcie nigdy nie wiem, kiedy się popsują, nie wiem, kiedy wyschną i czy będę mogła w stanie jeszcze je wykorzystać. Więc postanowiłam, że do każdej pracy będę po prostu wykorzystywać to, co mam, to, co chciałabym użyć, bez myślenia o tym, że a może nie, bo szkoda, bo może wykorzystam do innej pracy. Nie tym razem. Po prostu wszystkie media, które miałam, jakieś taki typu, jakieś ciekawe pasty strukturalne, z jakimiś tam dodatkami, jakieś tam kolorowe i tak dalej, wszystko musiałam wyrzucić. Niestety media, których się nie używa, zaczynają tracić swoją wartość, psują się, wysychają i tak naprawdę nic z nich później nie wynika. I efekt jest taki, że nasze pieniądze idą w błoto, bo już nic z tym nie zrobimy. I choćbym nie wiem jak próbowała ratować te media, nie da się, po prostu się nie da. Więc dobra rada dla Was, używajcie swoich materiałów, po prostu nie zostawiajcie ich na nie wiadomo kiedy, bo to nie wiadomo kiedy może nigdy nie nadejść. I to nie tyczy się tylko i wyłącznie mediów, to się tyczy tak naprawdę wszystkiego. Papierów, nie kolekcjonujcie papierów, tylko je używajcie, bo z każdym miesiącem wychodzą nowe papiery, ładne papiery i tak naprawdę można by było non-stop siedzieć i kupować. Czasu na tworzenie jest znacznie mniej, więc używajcie po prostu to, co macie, to, co kupujecie. To jest naprawdę istotna sprawa. To moje czarne gesso jest właśnie przykładem nieużywania mediów swoich, bo ono już jest takie, wiecie, takie gumowe troszkę. Już jest ewidentnie na wyschnięciu bardziej niż na takim użytkowaniu. Całe szczęście do gesso można jeszcze dodać trochę wody i je troszeczkę rozrzedzić, więc tutaj jeszcze nie ma tragedii. Ale jeżeli chodzi o pasty strukturalne, to pamiętajcie, że one wysychają znacznie szybciej. Można suszyć. Trochę się boję, że to w ogólnym rozrachunku nie będzie się super strzymało, ale zobaczymy. Spróbujemy to tak przykleić, podeprzeć, żeby nie miało prawa odpaść. Dobra, przycisnę to troszkę, chwilowo. Niech się trzyma. Niech to chwilę tak poleży. Skleiłam wsówkę poza kamerą, dlatego że okazało się, że ponieważ wszystko jest czarne, to i tak niewiele było widać, więc stwierdziłam, że skleję ją po prostu sama. Teraz sobie troszeczkę ją potuszujemy.
Tak się skupiłam na tworzeniu, że zapomniałam Wam wspomnieć o mojej inspiracji. Wpisałam w wyszukiwarkę Tim Holtz, Colorize, Arthur i pojawiła mi się właśnie ta czarna sowa. I ona była prowoderem do stworzenia całej pracy, ponieważ ten czarny z tym pomarańczowym bardzo mi odpowiadał, więc postanowiłam właśnie w tych kolorach stworzyć całą moją pracę. Mam tutaj zestaw farb akrylowych imitujących rdze, więc może je wykorzystamy. W kilku miejscach nałożymy żel medium i przysypiemy tym proszeczkiem. Wyschło nam to tutaj, ten proszek. W sumie to i tak będzie dosyć dziwne do użytkowania, ale zobaczymy, spróbujemy, jak to się będzie sprawowało. Ja mocno przycisnęłam. Tak sobie teraz myślę, że ten piach to chyba powinnam wymieszać z jakimś kolorem farby. Wtedy tak używać, a nie tak jak ja zrobiłam. Well. Trochę inny styl planowałam tego obrazka, ale w mediach to jest zawsze tak, że zaczynamy od jakiejś myśli, a kończymy na całkiem czymś innym. I to mnie fascynuje i to jest coś, co po prostu do mnie przemawia za każdym razem. Zabierzmy się za uzupełnianie tej mojej ramki. Kości, chcę kości, wiadomo, chcę kości. Więc przydałoby się te kości troszeczkę pokolorować, żeby one nie były takie białe-białe. Tak sobie myślę, że może jeszcze troszeczkę zielska. Damy radę gdzieś tutaj wcisnąć miotłę? Będzie dobrze to wyglądało? Tak by mogło być w sumie. Tak nawet wystające gdzieś miotła. Brzmi ciekawie. Ale dobra, poczekajcie. Bo tak, chciałabym jeszcze użyć moich uryn. Takich maluśkich, maluśkich. I tak sobie myślałam, że może bym je tak gdzieś tutaj przykleiła. To też bym musiała je troszeczkę postarzać, żeby bardziej pasowały do całości. Halloween to jest oczywiście jeden z moich ulubionych tematów i tworzenie prac w tym klimacie jest w ogóle dla mnie ogromną frajdą. I wiem, że nie wszyscy podzielają mój zapał do tego klimatu, dlatego dzisiaj pytanie dnia. Jaki styl w zasadzie, czy jakiś konkretny temat mediowania do Was przemawia najbardziej? No bo Wy wiecie, u mnie Halloween, creepy stuff i morski klimat oczywiście. A Wy? Jakie Wy macie takie ulubione tematy, ulubione rzeczy, które lubicie tworzyć? Jestem ciekawa, dajcie znać. Thank you.
wygląda spoko. Tylko miota mi ucieka. Miota to zaraz. A tutaj bym chciała przykleić świeczki. Miotła mi tak tu pasuje, że musi tu być. Oczywiście wszystkie produkty, które dzisiaj wykorzystałam, będą w opisie filmu, jak zawsze. Większość z tych produktów to są oczywiście produkty od Tima Holtza, bo i uwielbiam po prostu. Dodamy trochę pajęczyny. No dobra. Tą naszą sowę to chyba będzie trzeba w końcu tutaj przykleić. Trzeba ją bardzo mocno podnieść z tyłu. Kiedy tworzę prace mediowe, zawsze zależy mi na tym, żeby z każdej strony, kiedy się patrzę na pracę, było ładnie to widać, żeby nie było jakichś takich dziwnych przejść. Nie zawsze się to oczywiście udaje, ale zawsze staram się, żeby nawet z boku, jak ktoś popatrzy, to żeby to była spójna całość. Dlatego też tak naprawdę teraz to maluję, bo chciałabym, żeby też z boku, a będzie widać ten spód tutaj, było po prostu czarna plama. Tak jak sowa. Przyklej się. Sowo. Generalnie zastanawiam się, czy tutaj nie przykleić jeszcze czachy. No nie wiem, no chyba jednak to mi tu nie pasuje. Ale może napis toksyczny? Co nie? I mam jeszcze taki napis. The Dead of Night. Tak sobie myślałam, że można by było tutaj szczelić. To by tu pasowało. To jest to. Zdecydowanie lepiej. Pokolorujemy pajączką, żebyś nie był aż tak czarny. Taki oto sposób skończyliśmy nasz obrazek. Czyż moja sówka nie jest cudowna? Fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. Więc na pewno to zawiśnie. Jestem bardzo zadowolona z tego. Dajcie znać, co o tym myślicie i odpowiedzcie na moje pytanie, jaki klimat wy lubicie tworzyć. Z chęcią sobie poczytam te komentarze. A teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że tutaj jesteście, że mnie wspieracie. Zapraszam oczywiście na kolejne filmy, na kolejne live'y. A teraz trzymajcie się ciepło. Pa, pa!